Odwiedziliśmy dzisiaj firmę Envcheck, producenta komór klimatycznych, który niedawno dołączył do naszego programu partnerskiego. Zobaczmy, co słychać u naszego partnera. Cześć Krzysiek. Cześć Kamilu, witam Cię w Envcheck. Słuchaj, powiedz nam, czym się zajmujecie? Firma Envcheck zajmuje się projektowaniem i budowaniem komór klimatycznych. Są to urządzenia, które tutaj widzisz, ale również systemu do monitorowania parametrów środowiskowych, innej aparatury laboratoryjnej, głównie w obszarze badań narażeń środowiskowych czy badań w ekstremalnych warunkach technologicznych. No dobra, a w ogóle jak powstał pomysł na założenie tej firmy, na stworzenie właśnie takich serii maszyn? Komory klimatyczne są dość powszechnie używane na rynku. Kamil, z którym będziesz miał okazję dzisiaj rozmawiać, jest konstruktorem tych maszyn od wielu, wielu lat. Był zaangażowany w większość dużych projektów związanych z komorami klimatycznymi na polskim rynku. Od jakiegoś czasu, dokładnie od marca tego roku, 2024, zawiązaliśmy zupełnie nową markę, zaprojektowaliśmy te maszyny od samego początku, po to, żeby pokazać, jak można po pierwsze budować maszyny od początku do końca w Polsce, bez jakichkolwiek podwykonawców, z drugiej strony jak zapewnić możliwość przygotowania maszyn dopasowanych stricte pod bardzo konkretne wymagania klientów. I to jest jeden z naszych głównych wyróżników. Okej, czyli maszyny customowe. Nikt tego nie robi, wy potraficie od zera do pełni sprawnej maszyny zrobić pod konkretne wymagania klienta. Taka maszyna customowa tak naprawdę zaczyna się od spotkania z klientem, zrozumienia jego potrzeb w zakresie jego infrastruktury laboratoryjnej, co bada, w jakim zakresie, jakie inne urządzenia w tym procesie uczestniczą i na tej bazie projektujemy od początku do końca gotową maszynę. Dostarczamy ją jako element uspójniony czy zintegrowany z inną aparaturą badawczą, czego dość często nie da się osiągnąć, korzystając z maszyn gotowych, takich, które można powiedzieć są produktami spółki. Okej, dobra, tu widzimy trzy maszyny. Macie jakieś większe, bo zakładam, że to jest wasza jedna z najmniejszych maszyn, tak? Tak, te maszyny, które tutaj widzisz, jest to linia Core, są to najmniejsze maszyny, można powiedzieć mobilne, czyli one są na kółkach, możemy je dowolnie aranżować w przestrzeni laboratoryjnej. Mamy linię Evolve, to są maszyny mniej więcej dwukrotnie większe do badania większych przedmiotów, też parametry, które możemy wymusić są, można powiedzieć, dużo, dużo szersze. Mamy linię Power, duże urządzenia, łącznie z takimi, do których możemy wprowadzić już naprawdę duże przedmioty typu pojazdy do badania. No i ta linia, o której mówiłem wcześniej, linia Flex, która tak naprawdę jest od początku do końca przygotowaniem maszyny pod konkretne potrzeby i specyfikacje naszego klienta. Okej, tutaj mówimy cały czas o komorach klimatycznych. Czy mógłbyś wytłumaczyć, o co chodzi w tych komorach? Co robi taka maszyna, co możemy w niej zbadać bądź sprawdzić? Komora klimatyczna służy do tego, aby w kontrolowanych warunkach, dość często w warunkach też laboratoryjnych, można było zweryfikować, jak dany obiekt badany zachowuje się w różnych warunkach klimatycznych, przy różnych wymuszeniach środowiskowych. To jest oczywiście temperatura, to jest wilgotność, to jest ciśnienie, to jest stężenie różnych gazów otaczających, czyli w atmosferze, w której ten przedmiot przebywa. Służy to temu, żeby zweryfikować, jak te przedmioty, obiekty badane zachowują się w warunkach ekstremalnych, przy bardzo wysokim ciśnieniu, przy bardzo wysokiej czy bardzo niskiej temperaturze, ale również jak zachowują się w długim okresie czasu. Mówimy tutaj o tak zwanym postarzaniu przedmiotów, gdzie kilka tygodni jesteśmy w stanie zasymulować nawet kilka lat takiej eksploatacji. Przykładem są tu na przykład materiały budowlane, gdzie jeżeli na przykład cegła czy pewna spoina ma wytrzymać długie lata i zapewniać te same katalogowe parametry, no to musimy zweryfikować, jak ona zachowa się przez kilka cykli zmiennej pogody, wilgotności, w szczególności w obecnej, można powiedzieć, nieprzewidywalnych warunkach klimatycznych, jakie mamy. Okej, i oprócz tych trzech maszyn, tutaj tej serii Core i tych dwóch innych, czy macie jeszcze jakieś inne systemy, którymi możecie się pochwalić? Tak jak mówiłem wcześniej, maszyna czy komora klimatyczna jest elementem większej infrastruktury laboratoryjnej, czy infrastruktury badawczej w ośrodkach na przykład badawczo-rozwojowych, które są głównie naszymi klientami.
Tutaj ważnym elementem jest też monitorowanie tych parametrów. Nie tylko wewnątrz maszyny, ale również na zewnątrz, w całych pomieszczeniach czy w całych obiektach badawczych. Do tego przygotowaliśmy dedykowany system monitorowania parametrów środowiskowych, gdzie możemy do jednostki centralnej, jednostek lokalnych przypiąć czujniki, wiele różnych, bardzo szerokie spektrum mierzonych parametrów, zarówno cyfrowo, bezprzewodowo, jak i kablowo, i dzięki temu kontrolować całość tego, jak badamy i w jakich warunkach te badania się odbywają. Dobra, no to bardzo dziękuję Ci za tą krótką opowieść. Teraz przerzucimy się na Kamila, który nam opowie więcej o kwestiach technicznych. Zapraszam Cię do rozmowy z Kamilem, tak naprawdę guru, jeżeli chodzi o komory klimatyczne w tym kraju, a myślę również, że w Europie. Dobrej rozmowy. Dzięki, Krzysiek. Dzięki. Cześć Kamil. Cześć Kamil. Słuchaj, po świetnym wprowadzeniu Krzyśka w takie kwestie handlowe, marketingowe, teraz mam do Ciebie kilka pytań, takich bardziej technicznych. No, maszyna wygląda na dosyć ciężko. Czy możesz nam powiedzieć, jaka jest jej konstrukcja, z czego ona jest zrobiona? Tak, maszyna jest dosyć ciężka. Rama, jak i cała konstrukcja wykonana jest ze stali niedzewnej, wnętrze jest ze stali kwasoodpornej. Akurat z uwagi na specyfikację tej maszyny, no, jest odporna na działanie litu i innych substancji żrących, dlatego akurat wnętrze jest kwasoodporne. Natomiast z zewnątrz też jest odporna na warunki dosyć korozyjne. Jest to wykonanie przemysłowe. Jeżeli chodzi o automatykę, skupiliśmy się tutaj na Unitroniksie i ogólnie standardach przemysłowych. Powiedz mi, jak w skrócie przebiega proces, jak coś wkładacie i badacie? Jak to się dzieje? To już w zależności od urządzenia. Akurat to urządzenie ma możliwość regulacji temperatury i wilgotności. Jest to komora klimatyczna. Posiada ona dwa regulatory. Regulator temperatury i wilgotności. Tutaj, jak widzisz, mamy pracę w trybie ręcznym. Możemy włączać, wyłączać dany regulator w danej chwili, ale może też pracować w trybie automatycznym. Użytkownik ma możliwość redefiniowania programów, cykli badawczych przez edytor cykli badawczych. Każdy program badawczy podzielony jest na strefy czasowe. Każdą strefę można zadefiniować jej długość i można zadać warunki brzegowe, klimatyczne, jakie powinny być utrzymywane w każdej strefie, bądź jakie powinny wyglądać liniowe przejścia pomiędzy strefą a strefą. Następnie taki oprogramowany cykl badawczy klient może sobie uruchomić i maszyna już w cyklu automatycznym przeprowadza badanie zgodnie ze scenariuszem, który najczęściej określają jakieś normy bądź wytyczne wewnętrzne zakładu, w którym dany wyrób jest wytwarzany. Tak. Tutaj jeszcze widzę ikonę dzwonka, karty microSD. Do czego to służy? Jakie funkcje to realizuje? Tak. Maszyna oprócz samych cykli badawczych i obsługi programów klimatycznych posiada system autodiagnostyki. Informuje nas o wszelkich alarmach, które jakby powstały na skutek niewłaściwego działania, bądź też właściwego, bo na przykład może być to wymuszenie awaryjnego zatrzymania z różnych powodów i maszyna nas o tym poinformuje. Ale także sam klient ma możliwość definiowania własnych alarmów. Na przykład może to być zbyt długie otwarcie drzwi, gdyż na przykład dany cykl badawczy może wymagać dostępu do próbki przez otwarcie drzwi. Klient może ograniczyć ten czas, informując nas na przykład, że został przekroczony i dane badanie trzeba powtórzyć. Oprócz tego jest jeszcze kilka innych alarmów, które klient może sobie zdefiniować. Jak wspomniałeś, jest też ikona karty microSD, jest możliwość zapisu danych bezpośrednio w pamięci sterownika. Wtedy do tych danych klient ma dostęp czy to przez chmurę, czy to przez sieć lokalną, bądź przez USB, które ma na tylnym panelu. Więc nie potrzebuje zewnętrznego systemu, który będzie zbierał te dane, może wykorzystać czujniki urządzenia do tego, by dane archiwizować. One są podpisane cyfrowo, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do autentyczności tych danych. Oprócz tego urządzenie ma możliwość konfigurowania swojej pracy. Tutaj mamy oprócz standardowych ustawień sieciowych, czy tam ustawień samych czujników, gdyż użytkownik ma możliwość adiustacji w pewnym zakresie własnoręcznej danych czujników. Jeżeli na przykład wyślę czujniki z maszyny, czujnik może zdemontować, może go wysłać do laboratorium. Laboratorium określi mu, że ten czujnik ma odchyłkę, może tę odchyłkę wprowadzić i własnoręcznie może skalibrować pracę maszyny. Może konfigurować własne alarmy, to o czym mówiłem, bądź może zmienić tryb pracy urządzenia. Może zmienić pracę urządzenia na tryb tylko temperaturowy, co da mu pewne oszczędności, czy to w sprzęcie nie będzie to tak mocno eksploatowane, czy to też w materiałach, jak na przykład woda demineralizowana i inne tego typu podzespoły.
Wszystko, co pokazałeś, brzmi jak kawał dobrej roboty programistycznej. Czy właśnie dlatego wybraliście rozwiązanie Unitronix? Generalnie przez to, że nasze maszyny są dosyć elastyczne, tak? Nie mówię tutaj o naszych typowych liniach jak Core czy Evolve. Generalnie no, tam idziemy według pewnego standardu, więc bylibyśmy w stanie, podejrzewam, dobrać sobie inny sterownik. Natomiast chodzi mi tutaj głównie o linię Flex, a także o inne możliwości, które daje nam Unitronix. Korzystamy na przykład z web serwera, korzystamy z chmury, korzystamy z zapisu danych. To wszystko daje nam Unitronix, a oprócz tego mamy możliwość pełnej jakby modulacji przez używanie sterowników modułowych, czy tam różnych rodzajów rozszerzeń, dostosowania do aktualnych potrzeb, do wymogów klienta, do wymogów programu, do wymogów tego, co klient chce osiągnąć, budując własne stanowiska. Jakby linia Flex polega na tym, że dostosowujemy swoją maszynę do maszyn już istniejących w laboratorium, dzięki czemu klient uzyskuje jakby komplementarne stanowisko, które jest w stanie zrobić pełen cykl automatycznie, bez ingerencji ludzkiej i bez dodatkowych niepewności z tym związanych. Okay. Jak oceniasz współpracę tutaj z nami, z Elmark Automatyka, i co ci daje nasz program partnerski? Tak, jeżeli chodzi o współpracę, no to tutaj nie mamy żadnych zastrzeżeń naprawdę. Jeżeli chodzi o jakieś dane często niedostępne, gdyż producent nie wszystkim chce się chwalić, no to jak najbardziej tutaj otrzymujemy je od Was. I że tak powiem, mamy dostęp do rzeczy, których normalnie nie mielibyśmy. Tak samo jeżeli chodzi o support i inne tematy, no to bardzo często nam gdzieś przy czymś pomagacie. Jeżeli chodzi o program partnerski, jak najbardziej jesteśmy z tego zadowoleni. Mamy dostęp do sterowników w dobrych cenach, przez to jesteśmy mocno konkurencyjni. Mamy możliwość uczestnictwa razem z Wami na różnych eventach, czy też w jakichś kampaniach reklamowych i innych tego typu rzeczy. No to super. Fajnie, że uważacie, że nasza współpraca jest godna uczestniczenia jakby w tym programie partnerskim. W takim razie, Kamilu, bardzo dziękuję Ci za tą prezentację i opowieści o tej maszynie i widzimy się niebawem. Elfczek to przykład firmy, która dzięki naszej współpracy efektywnie wykorzystuje rozwiązania Unitronix w swoich projektach. Jeśli i Ty potrzebujesz wsparcia w rozwoju projektów, dołącz do naszego programu partnerskiego. Do zobaczenia!